Hey, let's jump. Dzień dobry, nazywam się Asim Gierukasz. Jestem przedstawicielem firmy Lafarge, która dostarczała tutaj kruszywo, jak i również beton. I ten dekoracyjny kolorowy, jak i ten szary. No jakie musiały być spełnione warunki techniczne tegoż betonu? Czy to zwykły beton, czy to bardziej niezwykły? Czy generalnie tak. Przy współpracy z naszą firmą, która to wykonywała, opracowaliśmy sobie recepturę, na której oni bazują. Troszeczkę wnieśliśmy swoich uwag do tego, aby zrobić ten produkt. No wymagający, bo tutaj była też temat odcienia tego czerwonego koloru, jak i również elastyczność tego betonu szarego, który jak tu widzimy są różne skosy pochylenia, żeby on też nie dostał skurczy i nie był pęknięć. Rozumiem, że beton ten jest odporny na wszelakie warunki atmosferyczne. Raczej tutaj, tak jak wspomniałem, bazowaliśmy na recepturze tej oto firmy, która to wykonywała. Oni mają spore doświadczenie, bo robią to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Więc parę uwag wnieśliśmy. Jak najbardziej tutaj mamy spełnione wodoszczelność, żeby ten beton też nam wodę nie ingerowała. No i przede wszystkim też kruszywo tutaj było odpowiednie, żeby może było to ładnie zatrzeć i uzyskać efekt, jaki widzimy. Czy to pierwsze coś takiego miejscu było robione, czy też wasze produkty były gdzieś w Polsce dalej? Czy generalnie my jako firma Lafarge zajmujemy się tego typu rzeczami, betony dekoracyjne, jak i również to. Aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o ten beton taki dekoracyjny, to użyliśmy po raz pierwszy. Dziękuję bardzo.